No jestem. Witam ponownie, pani Urszulo. Rekord świata dzisiaj, naprawdę. Powiem dobre, szczerze, dobre. Ja jeszcze czegoś takiego nie miałem już. Na pamięć znam pani historię, na pamięć po prostu. Ale historia jest wyjątkowa. Mówi pani do telefonu normalnie, nie do przez głośno mówiący? Już patrzę. Teraz jest normalnie. O, no teraz jest lepiej. Dobrze, tak, pani Urszulo. Tylko, że ja pana słyszę tak troszeczkę słabiej. Musi pan albo głośniej mówić, słabiej? Albo... Nie, to na pewno jest dobrze bliżej, tutaj. No. Ale słyszy mnie pani, rozumie mnie pani, co mówię. Tak, rozumiem. No, to jakoś sobie damy radę. Dobrze, pani Urszulo, ja w takim razie zrobimy w ten sposób. Ja wytłumaczę tutaj widzom, dobrze, o co chodzi? I poproszę panią o opowiedzenie, ale najpierw tylko powitam widzów, bo ja to nagrywam, dobrze? Ja to wypuszczę o godzinie 20, także witam razem z panią Urszulą, która mnie też słyszy, wszystkich widzów kanału. Drodzy państwo, pani Urszulo, jak to w ogóle powiedzieć tym ludziom, że my dzisiaj żeśmy nagrywali tę rozmowę, nie wiem, no, z 4 razy? Witam przede wszystkim, witam pana i witam wszystkich. Miło mi. No. No tak, coś nam, no, coś nam przeszkadzało, tak, no. Tak, ale ja musimy to przeciąć, bo to jest po prostu fajna historia i trzeba to opowiedzieć. Ja tutaj może wyjaśnię państwu, że ja zadzwoniłem do pani, bo pani się zgłosiła z tą historią, nie wiem, ze 2 miesiące temu? Może jakoś tak. Przed Bożym Narodzeniem, panie Robercie, to było nawet w tak? A jak ten czas leci strasznie. Tak, to w grudniu było, tak. I tam pani napisała, że coś jak kostka Rubika, prawda? Że historia jak z kostką Rubika. Tak. Ja sobie to tam zapisałem, po czym do pani zadzwoniłem i gdzieś ten materiał wsiąkł po prostu. Szukałem go wszędzie i powiedziałem, nie, dzisiaj po prostu koniec, nagrywamy ten materiał. No i nie było łatwo. Nie było łatwo, ale mam nadzieję, jestem pewien, że teraz nam się uda, bo już tutaj nagrywam w taki sposób, że już na pewno to się nagra. Pani Urszulo, droga, dziś jest pani w Polsce, prawda? Bo była pani w Niemczech w tym czasie. Tak, byłam w Niemczech. Dzisiaj przyjechałam, tydzień temu wróciłam do domu. No, może być niebezpiecznie, wie pani, że tutaj w Polsce się... Tak. No, zadzwonił do ja mnie... Nie oglądam telewizji, panie Robercie, w ogóle nie mam w domu telewizora, słucham radia, nie wiem nic, co się dzieje. No, ale wie pani, że... Ja słucham tych niezależnych telewizji. Tych szczujni nie słucham. Ale co? Nie, bo po prostu dzieje się na wschodzie, tak? Na Ukrainie, na terenie Ukrainy jest po prostu... To jest wszystko zaplanowane, geopolityka, nic więcej. No, zadzwonił, powiem pani taką ciekawostkę, zadzwonił do mnie jakieś, ja wiem, pół godziny temu. Krzysztof Jackowski, Jasnowidz. No wiem, znam wasze wywiady. Tak. I zadzwonił, dokładnie, zadzwonił, mówił tak, mówił, Robert, słuchaj, ja w jednej z moich audycji przewidziałem ten atak. Mówiłem, że to będzie atak, że będzie jakiś atak, będzie strzelanie w jakimś budynku ze szklanym dachem. I faktycznie, no, pamiętam. Tak. Mhm. I faktycznie no, ten budynek no, w Rosji tam, już nie pamiętam, jak on się nazywał, tak, jakąś taką nazwę. Tak, to było, widziałam. Tak, ze szklanym dachem. I powiedział mi, powiedziałem wtedy w tej wizji, że 3 dni później będzie jakiś odwet. Także tutaj tylko panią informuję, że taka... To jutro. Pojutrze, tak? Bo no. To było wczoraj, to 3 dni później, jutro. To byłoby pojutrze chyba, tak? No, zobaczymy. Dobrze. Mniejsza z tym. Droga pani Urszulo, opowiedzmy ludziom tę historię, bo jest tego warta. Ja tutaj zauważyła pani, że ja wysłałem do pani ten grafikę, prawda? Ale tak. Zleciłem sztucznej inteligencji wykonanie czegoś podobnego, ale do tego jeszcze przejdziemy za chwilę. Zacznijmy od tego, że to się wydarzyło, kiedy pani była w Niemczech. Tak, gdzie koło pani... Dortmundu. Koło Dortmundu, tak? Niech pani opisze troszeczkę ten dom. Jaki to był dom? To jest dom, no nie, to jest dom Niemców. Ja pracuję u rodziny niemieckiej. Dom, ja wiem, 60-letni. Czy tak taki jednorodzinny dom, taki klasyczny, jest tak? Jest jednorodzinny dom, trzykondygnacyjny. Niemcy mieszkają na górze, a ja w takim
takiej niby suterynie, ale z drugiej strony to jest piękne, duże mieszkanie, duże okna, także schodzę po schodach i mam swoje mieszkanie. I to się właśnie tam w tym mieszkaniu wydarzyło. Jaki to był dzień, pamięta pani? Sobota, panie Robercie. Sobota, ja wstałam rano w sobotę do pracy pójść, nie? I mówię, zawsze idę do szafki, do mebli, do szuflady, biorę bieliznę, idę do łazienki, myję się, ubieram i idę do pracy, nie? Do pracy, no, czyli tam takie rzeczy, które pani wykonuje w tym domu, tak? Rozumiem? Tak. Okej. I podeszłam do tej szafki, chciałam wyciągnąć szuflady bieliznę. Chciałam wyciągnąć, ja jeszcze nie wyciągłam. Jeszcze jedno pytanie. Ta szafka jest w pani pokoju? Mówimy o pani pokoju? Tak. Aha, czyli nie w ich mieszkaniu, w ich części mieszkania, tylko w tej pani tam. W mojej części mieszkania. Okej, dobrze. Godzina która była? Siódma? Proszę, godzina? Nie, tak między przed ósmą. Przed ósmą, tak? Przed ósmą godziną rano. No tak, dobrze, idzie pani sobie do łazienki, tak? Najpierw miałam dojść do tej szafki, wyciągnąć szuflady bieliznę i pójść do łazienki się myć, ale patrzę tak przede mną, przed moimi stopami leży coś takie w kształcie kostki Rubika, ale to płaskie było, tak jakby na kartce papieru narysował kostkę Rubika, wielkości idealnie, no 5 na 5, czy tam 4,5 na 4,5 i w tym 9 kosteczek, czyli tak rozdzielonych od siebie. Czyli ja teraz trzymam tak kopertę, jakbym trochę zasłonił, jakby tak podzielić ją na 9 części i położyć na ziemi? Tak, o takie coś. Coś takiego, takie tak? Coś. To okej. Okay. I te 9 kosteczek, to były piękny kryształ błyszczący, one się tak błyszczały, jak weźmie się kryształ do ręki i on się tak mieni, nie? I te kostki tak się mieniły. One nie wydawały żadnego światła z siebie, tylko tak jakby tam błyszczące kamyczki w środku były. Czyli pani widzi... No i ja tak... Widzi pani te kostki na podłodze, tak? Leżące. Znaczy tą płaszczyznę z tych kostek, tak? Wielkości kostki Rubika. Przepraszam, ja tak starałem się to uporządkować. Pierwsza myśl, światło jakieś może poszło... Pierwsza myśl, panie Robercie, mówię, kurczę, coś się sypie ze mnie. I tak potrzepałam koszulą nocną, nie, bo jeszcze nie byłam ubrana. Ale tak patrzę, no nic się ze mnie nie sypie, ale nie? Sypie się w sensie, no że pani coś takiego mogła mieć na sobie, co upadło na ziemię, tak? Nie, no takie coś, no bo myślałam, no jakieś proszki się sypią, jakiś pyłek, no nie wiem. Okej, dobrze, rozumiem. Coś się ze mnie sypie, no ale nic się ze mnie nie sypie, a to dalej leży na podłodze. I tak stopą rozgarnęłam to i znikło. Znikło, nie było nic na podłodze, nie zostało ani pyłek, ani nic. Po prostu, nie bała się tak pani tego dotknąć? Nie, przepraszam, że nie, tak... ja jestem pod znaku barana, jestem odważna, także nie bałam się. Na razie. Jak pani dotknęła, proszę. To, bo jeszcze momencik, pani dotknęła to stopą, tak? Rozumiem tę kostkę. Tak. Nie poczuła pani żadnego oporu, nic, tak? Nic, moja stopa nic nie poczuła. A miała pani stopę pantofel jakiś, czy to jak to było? Kapcie takie góralskie, takie ze skórki. Czyli potraktowała pani tę kostkę kapcie, mówiąc krótko, tak? I ona znikła. Tak, ona znikła. No i poszłam do łazienki, umyłam się, ubrałam i wracam z powrotem do tego pokoju i patrzę, w tym samym miejscu jest dalej ta kostka, ale jeszcze bardziej taka wyrazista, taka błyszcząca. I kurczę, i weszłam, i tak stoję nad nią i mówię, kurczę, drzwi, szyba w drzwiach pękła, ale odwróciłam się do tyłu, tak bokiem, z prawej strony i mówię, szyba, stare drzwi niemieckie, taka miodowa, taka żółtawa. Mówię, to nie jest drzwi, to nie są, nie jest szkło. I tak mnie przeszło taki lęk i zdałam sobie sprawę, że ktoś tu jest w tym pokoju. I tylko tak... Nie wiem, czy ja to głośno pomyślałam, czy ja tak wypowiedziałam, tylko powiedziałam w myślach tak, proszę, nie róbcie mi krzywdy. Tak powiedziałam. Ale czuła pani, jest coś takiego, że człowiek czasami czuje czyjąś obecność, prawda? Nawet tak trudno jest to wyjaśnić, ale się czuje to. Wiem, czułam to nieraz, ale tu nie czułam tego, panie Robercie. Nie, tylko ja wiedziałam, że ktoś jest. Bo tej kostki nikt mi nie podrzucił. Sąsiad mi nie podrzucił, nikt mi nie porzucił. Ktoś musiał niewidzialny być w tym pomieszczeniu.
Kto? Ja tylko... Jasne, jasne. Ale czy można tak określić, że to był taki coś w rodzaju hologramu, taka, no bo to nie było fizyczne, tak? Bo pani to tym pantoflem... Nie, nie, nie. No nie było fizyczne. To tak jakby energia była, jakaś skupiona energia, no ale to ta energia miała piękne, błyszczące, kryształowe wzorki. No, pani Urszulo, ja zleciłem sztucznej inteligencji zrobienie rysunku. Ja nie wiem dlaczego, bo ja mówiłem o tym, że 9 elementów ona zrobiła, że tych elementów jest więcej i ta 25. kostka... 25. Mhm. Ona jest taka większa, ale taka płachta w zasadzie, tak? Nie kostka, tylko płachta. Mhm, ale czy można powiedzieć, że ten rysunek jakoś mniej więcej oddaje tę sytuację? Tak, tylko panie Robercie, to tak jakby pan z góry popatrzył na kostkę Rubika. Jasne. Idealne kształty, idealna wielkość, tylko kryształowa. Jakby ona była z kryształu i płaska, jakby albo odcięta, albo wbita w ziemię. Mhm. I tylko górę jej widać. Tutaj też, Rubika. Ponieważ rozmawiamy po raz któryś z rzędu dzisiaj, więc ja tę historię znam w miarę dobrze. Te kosteczki nie były ze sobą połączone, prawda? Bo to jest ważne. Nie, to idealny kształt jak te kostki. 9 osobnych kosteczek, tych kwadracików. One nie były połączone ze sobą i były w jednej takiej właśnie 5-centymetrowej w takim kwadracie. No i jak właśnie, jak weszłam i jak mówię tu, że to nie drzwi, tak od razu poczułam, że coś niezwykłego się dzieje. I tak jak mówiłam, powiedziałam, że proszę nie róbcie mi krzywdy. I dalej tą stopą, dalej rozgarnęłam tą kostkę. I znikła ta kostka. Nie było żadnego proszka, nie było, żeby coś widać, że się unosi. Śladu na podłodze tam... nic, zero. Po prostu się to rozmiało, tak? Tak, jakby nieraz jakiś dymek czy coś, jakiś kurz. Nic nie było. Nic, tak jak rozsunęłam to nogą, tak znikło. No i to było rano przed ósmą. Cały dzień nic się nie działo. Ja poszłam do pracy, wieczorem wróciłam. Wykąpałam się, no i idę przed dziewiątą spać, czy przed dziewiątą tak chodzę spać. No i położyłam się, a na dworze przed moimi oknami mam zawsze leżak i na stronę zachodnią. I tam zawsze sobie leżę na tym leżaku, opalam się i już się położyłam i nie wiem, czy to było w śnie już, czy jeszcze mi się obraz taki na jawie na żywo pokazał. Stoi w tym miejscu, gdzie mój leżak. Stoi mała postać, taka, mówię, 1,35 m, więcej nie miał, to chudziutki, taki chudy. Szczupły, mały człowieczek taki, zielony, tak? Taki mały człowieczek w zielonym kombinezonie, taki roboczy jakby kombinezon, nie? Taki soczysta zieleń, taka butelkowa zieleń tego kombinezonu i głowa pomarańczowa, taka spłaszczona dynia. On stał do mnie bokiem. I ja nie widziałam jego twarzy, tylko widziałam jego ramię lewe, jego postać i tą głowę. I nie widziałam twarzy, bo stał właśnie w tą stronę zachodu, gdzie ja zawsze siedzę na tym leżaku. Na zewnątrz było ciemno i jasno, jak to jeszcze, bo wieczór był. Jedno lato, panie Robercie, a ja idę przed dziewiątą spać. No tam tak. Jest o godzinę widniej, to tam jest, lampy się zapalają przed 11 wieczorem. Jasne. No. Tam jest o godzinę dłużej widno. Ale pani mówi, to głowa jak dynia, tak? To widziała pani jakiś nos, tak, coś głowa, takiego? Tak, nic mówię, że tylko go bokiem widziałam, twarzy nie widziała. Tylko był bokiem, stał i odwrócony. I to było tego dnia, kiedy pani dwa razy widziała tę kostkę na podłodze rano. Tak, panie Robercie. I ja jak, nie wiem, czy ja się obudziłam, czy ja to, skończyło mi się ten film, czy ten obraz i od razu skojarzyłam tą postać z tą kostką Rubika z rana. Od razu mi taka myśl przyszła, że to ta cywilizacja mi tą kostkę tam zbudowała. Od razu mi to przyszło. Tak. Mówi pani ta cywilizacja, czyli pani łączy to z UFO, tak? To wydarzenie, bo to rzeczywiście no, tak no wygląda. On nie wygląda na człowieka, no na pewno nie był człowiekiem, bo głowy my nie mamy płaskiej pomarańczowej. Z tym, że pani Urszulo, ja rozumiem, że to pani nie jest pewna, czy to był sen, czy to było na jawie. Ale panie Robercie, ale czy w śnie nie wydarzają się prawdziwe te sny? No przecież też są bardzo realne sny, są, tak, bardzo tak. Bardzo realne, tak, no to właśnie. Prawda. A jeszcze mam takie pytanie, ponieważ pani łączy te dwa wydarzenia w sposób oczywisty, bo to było tego samego dnia. Oczywisty, tak.
Tak. Czyli dwa razy pani widzi tak. rano kostkę, wieczorem jest ta historia z tą, istotą. Ta postać. Jak to się kończy z tą istotą? Pani po prostu coś pamięta później, czy to... Nie, urywa mi się i nic nie wiem. Widziałam ją krótko i koniec. Budzi się pani następnego dnia, tak? Panie Robercie, ja się zaraz obudziłam, albo zaraz, bo ja zaraz sobie to skojarzyłam, te dwie sytuacje. No. Ja a spojrzała pani na zegarek? Która jest godzina wtedy, jak się pani obudziła? Ile nie czasu wiem. Pani spała? Nie wie pani tego? Nie wiem, panie Robercie. A była już tego noc? Naprawdę... Jak to było? Nie, na pewno nie. Na pewno nie. Czyli bardzo krótko to na było, pewno. Tak? Bardzo krótko, tak. Nie zdarzało się pani wcześniej, że pani ma taką wizję, sen, jak i nagle się to tak urywa i to było dziwne, nie. Samo w sobie, tak rozumiem? Tak. Mhm. Ja mam bardzo prorocze sny, mi wszystko się wyśni, no ale takiego to jakby to powiedzieć. No to nie było nie z tej ziemi, o, tak bym to powiedziała. To pani Urszulo, no tutaj naprawdę zabiła mi pani ćwieka z tą historią, bo raz, ja do dzisiaj nie mogę dojść do siebie, bo nie wiem, dlaczego się to dla mnie wydarzyło, po co i co to oznacza przede wszystkim, co to dla nas oznacza. O co to jest chodzi? Najważniejsze pytanie. Tak. To tak. Był rok 2021, tak? Mhm. Bo głośno myślę, dobrze, tak się zastanawiam. Kosteczek było 9, tak? 9, tak. Piękne, tak błyszczące, kryształowe, no cudowne kosteczki. No oczywiście, najprościej byłoby 9 lat, tak? Albo, ale to biorąc pod uwagę, że padła pani, uczestniczyła pani w niezwykłym incydencie ufologicznym, tak? Załóżmy, że to było UFO. No, i tak pewnie było. No na pewno coś. Więc tak, oni najpierw pokazali pani ten hologram, bo tak to chyba trzeba nazwać, tak? Hologram chyba tych tak. kostek, żeby zobaczyć pani reakcję. Pani pantoflem najpierw to przydusza, tak? To znika. Tak. Idzie pani do łazienki, potem pani z łazienki wychodzi, a to dalej jest i jeszcze jest bardziej efektowne, dalej. Tak? Tak, jeszcze bardziej takie widoczne, takie wyraźniejsze, o. A jak długo pani na to patrzyła, zanim pani po raz drugi tym pantoflem to potraktowała? Panie Robercie, no to mówię panu, powiedziałam, popatrzyłam na drzwi, czy drzwi nie tego, popatrzyłam, że drzwi jednak są koloru miodowego, czy tam żółtego, tak. Szyba. I wtedy od razu sobie zdałam sprawę, że ktoś tu jest. To były sekundy, to nie było długo, to były sekundy. I taki lęk mnie przeszedł, jak zdałam sobie sprawę, że to nie jest drzwi, to przeszedł mnie taki lęk i mówię tak, ktoś tu jest. I od razu, tylko proszę nie róbcie mi krzywdy. No ciekawe, ciekawe. Była pani sama w domu w tym czasie? Tak, u siebie sama. Mhm. Ale w całym domu była pani jedyną osobą, czy... bo nie, u siebie... na górze babka. Na aha, górze była, babka. Tak? Była. Niczego ona nie słyszała pani, żeby nie, tam... Nie. Zupełnie nic, nie, tak? Nie. Mówiła pani o tym wydarzeniu komuś jeszcze? Panie Robercie, ja sama nie wierzę, że to widziałam, a co komuś mówić? Ja wiem, nie, bo no, to jest ogromne... Nie, ale pani Urszulu, ja dobrze sobie zdaję z tego sprawę, że... Opowiedzenie takiej historii komuś to jest, powiedzmy, tak. że jakaś nawiedzona albo coś. No, ja wiem, tak. No. To dobrze, że mogę panu powiedzieć, a tak nie ma takich dużo osób jak pan, który w to uwierzy. No tak sądzę, więc dlatego tutaj jestem na tym kanale. Spotkaliśmy się, nie przypadkiem, tak? Ja tutaj, wie pani, nie że o pani myślałem od rana po prostu, naprawdę od rana, bo... Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy, nagraliśmy ten materiał, on gdzieś jest, tylko ja po prostu nie wiem, jakoś wyparował, bo dosłownie z jakiegoś katalogu, ale ja go znajdę. I tak sobie myślę, panie Robercie, dzisiaj muszę ludziom przekazać tę historię o tej kostce, jak pani to nazwała, tak? O tym niezwykłym hologramie, bo to nie ma wątpliwości, jest bardzo oryginalna historia, wyjątkowa, ale jednocześnie też z tą postacią, tak, ona nabiera takiego wymiaru ufologicznego, tak? Czyli że po prostu tam. Tam z jakiegoś powodu jak pani to widziała, tak? Z jakiegoś powodu oni to po prostu pani pokazali. Czy jak to u nas by powiedział, osoby trzecie były, tak? Były tam osoby trzecie, tak. Tak.
No ale mówię, panie Robercie, jak pan tego nie puścił, to tak myślę, no widocznie nie ten czas jeszcze dla ludzi, żeby się dowiedzieli o tym. I tak dałam sobie spokój, nie? No wszystko musi mieć swoje miejsce i swój czas. I tak powiedziałam, widocznie nie ten czas, żeby to wyszło. Nie, ja już się zawziąłem, ja już mówię nie. No. Na zewnątrz. Tak fajna, tak ciekawa historia musi być przedstawiona tutaj ludziom i już do pani zadzwoniłem i potem kolejne te nasze nagrania. Szkoda, że się nie nagrało to wideo, bo pani też fajnie to pokazywała wszystko. Ale trudno, no tak widocznie miało być, że miał być tylko dźwięk nagrany. Tak sobie myślę, wie pani... No i pan jeszcze pytał mnie, panie Robercie, pan jeszcze pytał, czy chciałabym jeszcze coś takie drugi raz przeżyć. Tak, tak panią pytałem wcześniej, dzisiaj, podczas jednej z kolejnych naszych rozmów, które się nie nagrały. I teraz powtórzę to pytanie. Pani Urszulo, droga, czy chciałaby pani jeszcze kiedyś coś takiego przeżyć? Tak, jeszcze bym chciała takie coś przeżyć. Tylko tak, może bez lęku, bo taki ten lęk jednak troszeczkę był, ale przeżycie cudowne, naprawdę. I cały czas nurtuje mnie to pytanie, co to za przesłanie, co to znaczy, co dla nas ludzkości to oznacza? To jest pytanie. Wie pani, to dla ludzkości albo dla pani to po prostu było jakaś taka... No ale to panie Robercie, to jest szersze coś, to jest Myśli pani coś, tak, to że to jest dla ludzkości? Oczywiście, że to jest dla ludzkości. Przepraszam, bo tak, bo to ciekawe, co pani mówi. Od razu miała pani takie poczucie, że to jest takie właśnie szerzej, nie tylko dla pani, tylko w ogóle... Tak, oczywiście, że tak. To ciekawe. Coś jest definitywnie przed nami zakrywane. No, to wiadomo, tak? Sama ich obecność jest zakrywana. Oczywiście. Co jest oczywiste dla mnie, że oni tu przylatują, a ludzie nie wierzą, no bo nie ma... Tak, nie pokazują się, więc wiadomo. No, to jest dla całej ludzkości naszej. No, ale nie dojdziemy, o co tu chodzi z tym. Dziewięć kratek błyszczących na ziemi. Dziewięć kratek na podłodze. Ciekaw jestem, co ludzie powiedzą po wysłuchaniu tej historii. Też ta kostka też może coś oznaczać, nie? Przecież ona w końcu też darmo się nie pojawiła na planecie, nie? Ta kostka. Też może jakieś coś mieć. Bo może ktoś się odezwie na ten też temat. Myślę głośno, ambicję, dobrze? Tak? Myślę głośno, bo pani tutaj stara się to przesłanie tej kostki jakoś tak szerzej potraktować w takim kontekście ogólno, prawda, ludzkim, światowym. Co w tym momencie jest kłopot, bo to jest tylko 9 elementów, tak? To tylko tą dziewiątką możemy tutaj grać. Tak, ale panie Robercie, ten kryształ, czysty kryształ, To mnie inspiruje. A ja kocham kryształy. Ja mam w domu kryształy. Ale pani powiem tak jeszcze, ja rozumiem, ale pani powiem, jak ja bym to jeszcze mógł zinterpretować. Ja nie mówię, że akurat mam rację w tym momencie, no, ale oczywiście. Ale powiem pani tak. Załóżmy, że z jakiegoś powodu pani miała przeżyć bliskie spotkanie trzeciego stopnia czy czwartego stopnia z UFO. I pani przeżyła to spotkanie, ma pani wykasowaną pamięć, tak? Pamięta pani tylko tę postać małą, ludzką, z tą głową jak dynia, tak? Która stoi, bo pani ją widziała przez okno, tak? Dobrze zrozumiałem, tak? Przez okno, tak. Tak, a jak, przez okno. Tak jeszcze tak zapytam, jak ona stała daleko od ściany domu? 1,5 metra, to tak bliziutko. Mam leżak. Nie ruszała się, tak? Była nieruchoma zupełnie. Nie ruszała się, stała, tak. Dobrze, załóżmy w takim razie, że pani ma przeżyć to spotkanie z nimi, a oni chcą zobaczyć, jaka będzie pani reakcja na tą świecące te kosteczki, tak, na ziemi, żeby, nie wiem, przekonać się, jak pani emocjonalnie jest, jaką pani ma konstrukcję emocjonalną, żeby tam jakoś, powiedzmy, to potem mieć łatwiej jakiś materiał też, żeby tutaj nie popełnić jakiegoś błędu. Mówię to pani... bo też mi to przeszło do głowy, prawda? Nie, no bo oczywiście może mieć pani rację, że to jakaś jest w tym głębsza myśl, że to jest takie... Ja cały czas mi tak intuicja podpowiada, że to jest przesłanie dla ludzkości. Że o czym się musimy dowiedzieć. No dobrze, pani Urszulo. To mi intuicja podpowiada. A ja mam prośbę do pani w takim razie. Proszę. To niech się pani wypowie, ja pani powiem taką krótką historię, niech pani powie, o co o tym pani sądzi. Żeby porównać cokolwiek z tym, co pani opowiedziała, tak?
bo mam kłopot. Nie, taka kosteczka na podłodze, nie słyszałem o takim numerze. Niewiarygodne, nie? Niewiarygodne. No. Też bym nią wierzyła. Ale niech pani posłucha. Mhm. Teraz tutaj zaskoczę panią. Mhm. Wie pani, gdzie jest Emilcin, prawda? Emilcin to jest... Kto? Emilcin, tak się nazywa miejscowość. Nie wiem. To jest koło Lublina. Było tam najsłynniejsze w Polsce bliskie spotkanie trzeciego stopnia z UFO w 78 roku, 10 maja. Jan Wolski spotkał się z istotami z gwiazd. Nie ma to znaczenia. Rzecz się dzieje, droga pani Urszulo, w 2000... Nie chcę w tej chwili się pomylić z datami, ale chyba to był 2017, 16, jakoś tak. Córka jedzie do rodziców, którzy mieszkają w miejscowości niedaleko Emilcina. Może to mieć związek z tym, co się wydarzyło w Emilcinie, może nie mieć związku. Też nie ma to znaczenia. Niech pani sobie wyobrazi taki domek, taki typowy wiejski domek, no. Z jednym piętrem, tak? Tak. A czy piętrem, takie, Boże, takie, wie pani, jak ten dach jest taki, jak no, wścięty już. Wścięty, tak. I tam pod tym dachem jest strych. Oni na ten strych... W domu mieszka jej mama. Jej mieszka mama, tak. Samotnie mieszka jej mama. Ona przyjeżdża z mężem. Ona ma lat, kiedy przyjeżdża, mniej więcej tak koło 35-30, tak, coś tak koło tego, tak? Ona przyjeżdża, parkują samochód, tak, obok domu. I ona po prostu w momencie, kiedy tylko staje obok tego domu, mówi: ja muszę wejść na strych. Ja muszę wejść na strych. Na to mąż mówi: no co ty, zwariowałaś? No po co będziesz wchodziła na strych? Ona mówi: nie wiem, muszę się dostać na strych. Wchodzi do tego domu, wita się z mamą, mówi: mamo, ja muszę iść na strych. Na to mama mówi: córeczko, ale co tam na tym strychu? No to ona mówi: masz drabinę, przynieś tą drabinę, wejdziemy na górę, ja muszę wejść po prostu tam na tym strychu, ja muszę być. Pani Urszulo, przynoszą jej drabinę, bo tak na ten strych to się tak nie wchodzi, tak w tym domu, no przynajmniej tak zrozumiałem. Ona wchodzi, tam podnosi mąż jej klapę, tam taką od ten, wchodzi na ten strych. Na strychu jest bardzo ciepło i widać czerwoną kulę. Oj. Niech pani słucha dalej. Kula wisi w powietrzu pod dachem. Mniej więcej na wysokości, ja wiem, 2 metrów od ziemi. No bo ten strych miał w sumie... Ale nie przywiązana ona sama Nie. Lewituje. Ja mówię, ta historia jest jedyną historią, którą ja mogę jakoś tutaj do tej pani historii odnieść. Bo, połączyć. Tak, bo nic innego nie... A niech pani słucha, co się dzieje. I ta kula wisi. I ona mówi... ona mówi tak, mówi do męża, mówi: słuchaj, trzeba tutaj z tą kulą coś zrobić. A ona w ogóle tak się delikatnie rusza, tak, wie pani, tak faluje i bije od niej ciepło. Więc mąż mówi: czekaj, ja to zaraz, bo to jest pewnie piorun kulisty. No bo jak coś wisi, to jest piorun. Tak, no. I on biegnie, zszedł na dół, wziął wodę, jakieś wiadro wody czy coś, wszedł z tym wiadrem na ten strych i polał potem po tej, żeby zagasić to dziwactwo. Ale ta woda nie doleciała nawet do tego, do tej kuli. Paliła się po drodze. Ona jakby się... tak wyparowała po prostu. No, wyparowała, spaliła się, drodze wyparowała. I ta kula wisi. I teraz jest najlepszy moment. Znaczy, może zróbmy tak, pani Urszulo, ponieważ my to nagrywamy dzisiaj, no, przed audycją, tak? Wpuścimy to w audycji, więc ja pozwolę sobie teraz dla pani i dla państwa wyemitować wideo z tym, bo ona nagrała tę kulę, jak ona wisi, dobrze? Także teraz pani sobie to wieczorem zobaczy o 20. Także teraz ten materiał, zapraszam, proszę państwa, idzie właśnie nagranie, historyczne nagranie w tym domu, czegoś, co nie wiadomo, a co się z tym stało, to za chwilę. Przyjdź tutaj, zobacz. Tak. Jezus Maria. No, ale miałam... Ale miałam, że tak powiem, od Boga, chyba że tutaj wyszła. Kurwa, co to jest?
Nogę bym była sobie złamała. Gdzie jest ta lampka? Nie ruszaj, lampka jest koło tego, poczekaj. Pani sobie zobaczy ten film. Mm-hmm. I teraz tak, mm-hmm. Kula wisi i dzieje się rzecz no przezabawna, a jednocześnie taka, no nie wiem, jakaś zadziwiająca, mianowicie ten mąż mówi, słuchaj, to jest niebezpieczne, nie wiem, co to za kula jest, to jest pewnie jakiś piorun kulisty, tylko takiego pioruna żeśmy jeszcze nie widzieli nigdy, żeby to gwisiał, bo piorun syczy, wie pani, on nie wiem, tam... To jest chwila, moment, a ta kula po prostu wisi. On to jest bierze... energia, silna energia przede wszystkim. Tak, ale niech pani posłucha, co się dzieje. On bierze pogrzebacz z dołu, idzie z tym pogrzebaczem i z całej siły uderza tym pogrzebaczem w kulę. Kula gaśnie i szczątki jej spadają na podłogę. I teraz niech pani posłucha. I my jak żeśmy tej historii słuchali, my żeśmy jej słuchali, jak pojechaliśmy do Emilcina, jak ta kobieta nam to opowiadała, dosłownie, no nie wiem, no była cisza, no bo to nawet nie wiadomo, jak komentować. Nie wiadomo, czy śmiać się, czy nie śmiać. Ma kobieta film, tak, jak ta kula wisi. No ma film. Widać, że wiarygodna. Na filmie, jak pani usłyszy, pada przekleństwo, które ja zachowam, bo ja nie przeklinam, ale staram się, tak, czasami przekleństwo, wie pani, podkreśla no, sytuację, tak, emocje. I oni te szczątki, tak jak ona mi powiedziała, on te szczątki, to były techniczne szczątki, to mówi, to było jakieś urządzenie. Ona powiedziała urządzenie. Ale to był metal, plastik, nie wiadomo, co to było. Jakieś takie dziwne szczątki. Oni się bali tego. Oni się bali tego. Ona mówi, tak zabierz to, wyrzuć. Nie z tej ziemi. Tak. I on po prostu to zamiótł na takiej tam jakiejś, nie wiem, jakiegoś tam naczynia i wyrzucił po prostu... odszedł kilka metrów od domu i wyrzucił. I ja... proszę pani, ta historia nigdy nie będzie przez nas zbadana, ponieważ ta rodzina po naradzie ustaliła, że oni nie będą się zgadzali na jakiekolwiek dalsze tam kroki z tym, tak? Nie ma w ogóle... Wystraszyli się, czy co? Oni się wystraszyli, nie no, wiadomo, że się wystraszyli. No tak samo jak pani, też miała pani kłopot, żeby opowiedzieć o tej kostce, taki prawda, lęk, ludziom? Ja miałam lęk, no. No to dokładnie, no, klęk, pan, tak. Mi, jak pan, Robercie, panie, jak pan mi opowiadał, to mi tak przeszła taka myśl, że to może być nasza planeta. Planeta nasza jest tak niszczona i to tak, taka mi myśl przeszła, że to może być nasza planeta właśnie, taka paląca się, niszcząca już, niszczona. Pani Urszulo, ja z tą historią mam kłopot. Ja nie wiem, bo pani tutaj mówi o takiej przenośni, takiej alegorii, tej, tak, ale my to braliśmy bardziej konkretnie. Wie pani, jak my żeśmy to tłumaczyli sobie? My tłumaczyliśmy to sobie w ten sposób, że to była jakaś sonda. No, sonda, która chyba miała, nie wiem, albo awaria, coś tam miała wykonać, jakieś zadanie, które została zniszczona zwykłym pogrzebaczem przez tego męża, tej kobiety. I to jest historia, nawet której trudno w ogóle opowiadać komukolwiek, bo to, no, wie pani, że to no, jest kłopot, tak? Jest Ale panie Robercie, czy sonda by się dała zniszczyć pogrzebacze? No właśnie, no właśnie, to jest absurd. No właśnie. No, czy dałaby się zniszczyć sonda? Mój kolega, który z Lublina, Darku, pozdrawiam ciebie, jak będziesz tego słuchała, będzie na pewno tego słuchał. Również pozdrawiam. Mówi nie tak. Nie znam, ale pozdrawiam. Tak, bardzo sympatyczny facet, bardzo sympatyczny. Mówi tak, mówi Robert, pierwsza rzecz, musimy te szczątki odzyskać, tak? Bo to może być... Tak. Coś spoza ziemi, nie wiem. No, ja mówię, no to nie da rady. Ja to z tą kobietą 1000 razy rozmawiałem. No przesadzam, ale rozmawiałem z nią bardzo dużo razy. Nie zgadza się i koniec. No ja nie będę, nie mogę. To jest osoba, która pełni funkcję publiczną też. A właśnie, widzi pani, to jest jeszcze problem, bo ona jest tam w tym regionie no, znaną osobą, tak? No. A może ktoś jej drugie jakieś miała spotkanie, żeby cicho siedziała, nic nie mówiła. No ale, to też coś być i nie no ale powie. Kto by to zrobił, tą kulę? No co, nie zrobi tam jakiś jej sąsiad czy coś, no. Wie pani, no bo tak to... jak ten moje kryształy też nikt nie zrobił. Nikt nie zrobi tych pani kryształów też, no. Mówię, to tak. Te pani kryształy, bo pani to nazwała kostką Rubika, tą historię, tak? Ja sobie tą historię tak zapamiętałem, zapisałem, z tym, że to jest mało traf, może takie szczęśliwe, bo kostka Rubika to raczej przestrzenna jest taka figura, tak? A to było jak kartka papieru położona na... Tak, tylko wzór, kształt ten. Tak jest, a z tą...
A z tym, z tą kulą, no to była kula, po prostu kula, tak? Czerwona kula. Uderzenie pogrzebaczem w kulę sprawiło, że te szczątki spadły. My żeśmy pytali o te szczątki, jak one wyglądały. Oni po prostu byli tak wystraszeni tą historią, że nawet mówią, nie, nie, już nie chcemy w ogóle o tym mówić. Ja mówię, dobrze, ale te szczątki tam leżą. Tam pewnie gdzieś leżą. Także chcę pani tylko poinformować, że szczątki jakichś sądy obcych być może leżą za jednym z domów w pobliżu miejscowości Emilcin w województwie lubelskim. Ja myślę, że oni mieli drugie spotkanie, czy tam nawet jakiś głos mogli usłyszeć. Mogło tak być. Tak. Pani Urszula, a wie pani, dlaczego idzie pani dobrym tropem? Mhm. Ja pani powiem dlaczego. Dlatego, i tutaj widzę też pewne podobieństwo z pani historią, dlatego, że był moment u pani, kiedy pani powiedziała, nie róbcie mi krzywdy, prawda? Tak. To tak. Pani wyczuła tą jakąś... No, wiedziałam, że ktoś jest. Ja byłam 100% pewna, że ktoś jest. Okej. Tylko, no. Natomiast tam, niech pani zobaczy na ten moment, kiedy oni podjeżdżają do domu matki, to jest samochodem, pod dom matki, i ona po prostu ma tą przemożną jakąś potrzebę wejścia, irracjonalną, tak, ona absurdalną. Ona wiedziała, że tam ma być. Że ale tam panie coś Robercie, jest. To tak. Wszystko jest przesłanie. Ja uważam, że każde spotkanie jakieś to jest przesłanie dla ludzkości. No może, tylko, może. Że... Tak, to jest wszystko forma przesłania, tylko za mało ludzi jeszcze w to wierzy, za mało ludzi jest obudzonych. Droga pani Urszulo, o ile na przykład te znaki na ludziach, wie pani o czym mówię, prawda, o tych no, ja tam, wiem, to na 100% jest do ludzkości, tak. to w ogóle nie ma wątpliwości dla mnie. To jest to. Natomiast tutaj ja jeszcze biorę, no mówię, być może pani ma rację, ale biorę pod uwagę taką ewentualność, że to miało być jakieś takie właśnie coś no, z tym ja i z panią mówię, i z nią. Nasza planeta, panie Robercie. Tak planeta pani sądzi. Nasza. A nie bierze pani pod uwagę takiej bardzo prostej hipotezy, że ta sonda, znaczy to jest hipoteza mojego kolegi Darka, tak? Że ta sonda się miała awarię i po prostu coś się w niej tam zepsuło i dlatego ona tam zawisła na tym strychu, no to ale mówię, to nie trafia do pani to, no bo może i to jest nie. Ale historia przyzna pani, że dziwna. I tu jak pan zaczął opowiadać, kula okrągła, czerwona, paląca, od razu mi przyszło planeta nasza. Od razu. Ja jeszcze zadzwonię. Ja tak odbieram. Ja jeszcze zadzwonię do Darka. Pani Urszulo, droga, pięknie pani dziękuję za rozmowę, jakże miłą. Również panie Robercie. Czuję, że dziękuję. Tutaj prawie, że jesteśmy rodziną po tylu tych rozmowach, bo... Tak. Bo naprawdę, to ja jeszcze czegoś takiego nie miałem. No rzeczywiście, czy może to... Ale nie, no musi ta historia się ujrzeć światło dziennie. To nie jest tak, tak, że... Może ktoś akurat komuś się jeszcze też przytrafiło, chociaż właśnie, dobrze, że pani to powiedziała, tak. Pani Urszulo, bo... To jest tak, jak żeśmy rozmawiali wcześniej w tych rozmowach, tak? Że jeżeli ktoś z państwa, ja zakładam niestety, że raczej nikt, bo to jest tak dziwaczne, co pani się wydarzyło, że ten, ale gdyby ktoś z państwa miał, czy słyszał o takim przypadku, że ktoś w domu widział kostkę świecącą na podłodze, czy tak? Czy coś podobnego, panie Robercie? Czy coś podobnego? Nie musi być kostka, może być coś podobnego, nie? Nie musi być koniecznie kryształ. Wszystko może się wydarzyć. No też widzi pan, że pan zakłada, że nie. Ja też gdybym pana nie spotkała, nie natrafiła na pana, też by nikt nie wiedział. To też jest prawda. Nikomu nie powiedziała, no bo nie ma komu naprawdę powiedzieć. A to ja pani no powiem jeszcze, wie pani, o czym my tutaj mówimy często na pokładzie okrętu Nautilus, w tym naszej fundacji, że najciekawsze historie i tak do nas nie trafiają. Że ci ludzie milczą. Tak. Wie pani o tym? Tak. Milczą. Oczywiście. Do nas trafia taki ułamek, ułameczka, a te najciekawsze, najbardziej potężne, po prostu ludzie się nie zgłaszają. Mówię panu, jak pan od grudnia się nie odzywał, no to mówię, nie ten czas, po prostu nie ten czas, nieodpowiedni moment, nie ma to ujrzeć światła dziennego, no i teraz spokój. Pani Urszulo, ja nie chcę dorabiać tutaj jakiegoś, nie wiem, takiego wymiaru jakiegoś spiskowego czy coś, bo jestem jak najdalszy tego, ale to, że ten materiał mi zniknął z komputera, a mam taki naprawdę katalog na bank, w tym katalogu zawsze są te rzeczy, ja tam tego nie ma, ja szukałem, przecież nie ma tego.
Dobrze, ale no. My to przerwiemy, pani Urszulo, i tym razem to się nagrało. Dobrze. Na pewno. Bo to już nagrywane jest po prostu z takiego komputera, bo ja mam różne komputery. Mam Macintosha i mam takiego peceta bardzo, bardzo nowoczesnego. A to jest z Macintosha i ten Macintosh nigdy nie zawodzi, więc on po prostu na pewno to nagra. Dzisiaj niech pani o 20:00, droga pani Urszulo, posłucha tej będę rozmowy. Będę szukać, dobrze. Ale panie Robercie, ja tak właśnie cały czas myślę, że to jest wszystko przesłanie dla ludzkości. Wszystko, no, tylko o co chodzi? To dziewięć, trzeba odkrywać. Dziewięć tych kostek przesłania? Dla mnie kryształ znowu się kojarzy z takim czystym, takie coś, takie kryształowe, czyste, takie coś. No też ma znaczenie ten kryształ, że nie pokazała się tam na przykład kolorowa jakaś kostka. Inaczej. Nie? Czegoś z plastiku. Pani Ulo, nie rozstrzygniemy tego, ale zobaczymy, co ludzie napiszą w komentarzach, tak. Jak oni będą. No. Mhm. Czy większość będzie mówiła, że no w tym nie ma żadnego przesłania dla ludzkości, czy większość będzie za tym, że to jednak jest jakieś przesłanie dla ludzkości? Przesłanie. Nie ma wątpliwości, pani Urszulo. Ta historia pani dzisiaj zdobywa główną nagrodę, jeżeli chodzi o dziwne historie w Polsce. Dobrze? Taką nagrodę dla pani niniejszym ustanawiam i pani tę nagrodę zdobywa. Niezrozumiała jest historia, teraz ja jeszcze... Oby tylko nam na dobre to wyszło i pomogło. To tylko ja powiem jedną rzecz, taki komplement dla pani, tak? Jeżeli pani pozwoli. Raz, że jest pani osobą przesympatyczną i bardzo się cieszę, że panią mam zaszczyt tutaj poznać i rozmawiać z panią, ale dwa, że pani jest osobą prawdomówną. Wie pani dlaczego? Dlatego, że pani Urszulo, ja pamiętam, co pani mówiła w grudniu i to jest to samo, co pani mówi teraz. Jota w jotę. Jakbym się obudziła o 24 w nocy, wiem. Nie wiem, bo pani to przeżyła, ale tak. Bym to samo powiedziała. Gdyby pani to, pani Urszulo, gdyby pani to wymyśliła sobie, tak po prostu sobie wykombinowała tamtego, to pani by się myliła, ponieważ kłamstwo, wymyślona historia... Tak, bym się gubiła, myliłabym się. Tutaj jeszcze tylko jedną rzecz, bo na pewno będą tacy ludzie, że to jakieś światło tam, nie wiem, słońce się odbiło, tam przeszło coś, co by pani powiedziała? Panie Robercie, nie ma mowy, żeby światło się odbiło, bo to był pokój od strony zachodu okna, a szafa była po przeciwnej stronie. I o 8 rano nigdy słońce od zachodu nie wchodzi do tego pomieszczenia. Nie ma takiej możliwości. Pani Urszulo, pięknie pani się kłaniam i dziękuję za tę historię. Dziękuję również. Cudowna historia, idealna do rozmów na krawędzi wszechświata. Bądźmy w kontakcie, dobrze? Ma pani do mnie telefon. Będziemy w kontakcie, panie Robercie. Niech pani o mnie nie zapomina. Ja o pani też będę pamiętał. Dobrze? Dobrze, dziękuję. Jak będzie pani miała jakiś dziwny sen, czy cokolwiek innego, niech pani o mnie pamięta. Dobrze. Wesołych świąt pani życzę, bo święta niedługo. Do zobaczenia. Halo? No słucham cię, Robert. No cześć, Darku, nie przeszkadzam ci? Przepraszam, że tak... Nie ma problemu. Słuchaj, przyjacielu, tak zadzwoniłem do ciebie z zaskoczenia. Wybacz, że powiem ci od razu, żeby ciebie tutaj, mój drogi, jakoś nie ten... Ja nagrywam tę rozmowę, ponieważ chcę ją wyemitować w tym po 20:00. Ale Darek, nie przestrasz się. Dobra, nie ma problemu. Posłuchaj, Darku. Sytuacja jest taka. Zgłasza się kobieta, wiarygodna, pracuje w Niemczech. Pracuje, wiesz, jako opiekunka, tak? Wiesz, że w Niemczech to jest bardzo popularne. Dokładnie. Pracuje w takim domu, w domu rodziny niemieckiej. Domyślam się, że się opiekuje starszą panią, która jest na górze, a ona ma mieszkanie na dole takie, taką, ale bardzo wygodne, tak? I jest, proszę ciebie, moment, taki dzień, kiedy ona wstaje rano i widzi około 7:00 na podłodze świecące kostki. 9 kostek, tak jakbyś, Darek, jakbyś, wiesz, kartkę, tak, Boże, nawet nie kartkę. Ona to nazywała kostką Rubika, tak jakbyś kostkę Rubika spiłował i położył na podłodze. I to bardzo świeci. Mówi, że takim świeci światłem kryształowym. Co ona robi? Tak. Rozgląda się, czy wiesz, czy nie padły jakieś tam, nie wiem, kryształy, czy nie rozbiła tam drzwi, czy coś, tak? No wiadomo. No. Po czym ma pantofel i tym pantoflem, bracie, potraktowała tę
tę kostkę i ona znikła. Idzie do pokoju. Do pokoju, do łazienki, tak? No i co? Wychodzi z łazienki, kostka jest znowu w tym samym miejscu. Świeci jeszcze bardziej intensywnie, tak jak mówi, tak? Ma poczucie, że ktoś jest w pokoju. Ma takie poczucie wewnętrzne i mówi, mam nadzieję, że nic złego mi nie zrobicie. Czyli mówi w liczbie mnogiej. Że ktoś tam w tym pokoju jest. Po czym posłuchaj, Darek, co ona robi. Robi to, że znowu tym pantoflem, bracie, traktuje tę kostkę. Kostka znika. I teraz tak. Tego samego dnia mówi, że nie ma w ogóle, wiesz, no nie ma komu to opowiedzieć, to jest jasne, prawda? No bo nie jest to dziwne. Tego samego dnia jest wieczór, jest godzina 9 wieczorem, kiedy ona ma coś w rodzaju snu, ale w zasadzie to chyba było na jawie, tak jak twierdzi. Widzi postać, istotę widzi, która jest za jej oknem. Stoi na takim, no za oknem, wiesz, bo ona na parterze mieszka, tak? Tego domu. Stoi za oknem, ma 1,50 m, 1,60 m. Ona ci to opisze, sobie posłuchasz tej historii. Postać jest odwrócona i ma taką głowę jak dynia, tak jak ona powiedziała, tak? Taką trochę kanciastą. Po czym jej się to wszystko urywa, tak? Jest, bracie, pach i nic nie pamięta. No, przyznasz, Darek, że historia klasyczna z takich ufologicznych, tak. Wiadomo, tak? Ja z nią rozmawiałem i pierwsze skojarzenie, które miałem, takie, wiesz, żeby je opowiedzieć, no to ta historia z pogrzebaczem i kulą, tak? O, no i to? Opowiedziałem jej, powiedziałem, że mam kolegę Darka, który miałem na myśli ciebie, tak. Że ty masz taką hipotezę, że ta kula, no bo tutaj nie ma co się, wiesz, nie ma co dywagować o tych kostkach, no bo posłuchasz sobie, to o 9, od dzisiaj będzie o 8 u mnie w tym całym cyklu moim, to sobie posłuchasz, bo ja tę rozmowę nagrywam trochę wcześniej z tobą. Dobra. Twierdzisz, że ta kula, czerwona kula na strychu tych ludzi, to była sonda, tak? Masz taką hipotezę, że to mogła być sonda obcych. No jestem przekonany, że tylko sonda, bo co to mogło innego być? Tym bardziej, że to zyskało, nie? Tam załogi żadnej nie było. Ale to jest nieprawdopodobne, że ona te szczątki wyrzuciła po prostu. Darek, to trudno uwierzyć, że za tą chałupą mogą leżeć szczątki, dzięki którym moglibyśmy zrobić ogromny postęp, jeżeli chodzi o technologię, nie? No, ale nie dało rady. Muszę wyobrazić tam nie... zmieścić napęd, zmieścić te zdalne sterowanie, zmieścić, wiesz, jakoś pewnie te sensory, na pewno tam jakieś coś rodzaju, wiesz, kamer, Darku, dźwięk. Jasne, powiedz mi taką rzecz, jak ty interpretujesz to, że ona miała taką silną potrzebę wejścia na to poddasze takie, na ten strych? Moim zdaniem, Robercik, ona mogła uczestniczyć nieraz w jakimś, wiesz, spotkaniu z nimi, bo tym bardziej, że ona opowiadała, że tam kilka kilometrów od tego miejsca, ja właśnie pamiętam, czy to jej, no ktoś, czy ona, czy ktoś z jej rodziny widział UFO, także to nie jest, wiesz, tak było, epizod tak. jednorazowy, to musi być ciąg zdarzeń i w tym ciągu zdarzeń sądzę, że ona nieraz doświadczyła czegoś, tylko po prostu ma wykasowaną pamięć i nie jest w stanie sobie, wiesz, niczego naturalnie sobie przypomnieć. Najlepsza, wydaje mi się, była hipnoza, gdyby była możliwość. Gdyby się zgodziła, tylko wiesz, że ona się nie zgodzi, bo no wiesz dlaczego, tak? No trudno się jej dziwić, Robercik, jeżeli ona, wiesz, ma zawód wysokiego poważania, no to zajmowanie to prawda, to się prawda. W ogóle takim tematem to uwłacza. Nie, no, wiadomo, ona wiadomo. Mogłaby stracić autorytet. Drogi Darku, przyznasz, że wśród naszych dziwnych historii ta historia z tą kulą i pogrzebaczem i tymi szczątkami wyrzuconymi za tą chałupą, to jest po prostu top. To jest, naprawdę. To
To jest mistrzostwo świata. To jest mistrzostwo świata. To zostało potraktowane, tak, wiesz, obca technologia, pogrzebacze. Tam tak. Pogrzebacz zniszczył obcą technologię. Ja wiesz co, ja cały czas, Darek, twierdzę, że najciekawsze historie związane z UFO są w Polsce. Cały czas to powtarzam. Jak ja słucham te tam jakieś, przeleciało UFO tam w Stanach, coś tam, jakiś świadek, jeden, drugi, Boże drogi, tutaj przyjedźcie do Polski, to będziecie, dokładnie, opadnie wam kopara do ziemi i zobaczycie, co to znaczy dziwne historie ufologiczne. Ludzie pod grzebaczem dewastują obcą technologię. To jest po prostu rekord świata. Później to idzie do wiadra i z wiadra idzie tam jakiś kanał. Darek, a bierzesz pod uwagę, że ta kula była, nie wiem, a tutaj wiesz, też kombinuję, bo to też oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że to raczej wątpię, ale że to na przykład było, proszę ciebie, jakiś wyjątkowy piorun kulisty, że to jakaś zupełnie wyjątkowa... Nie, absolutnie, Robert. Piorun kulisty ma inną naturę i on po prostu z hukiem niknie, bo to jest plazma rozpędzona do takiej prędkości, że ona po prostu tworzy kulę i w pewnym momencie ona przestaje się tak szybko kręcić, że się kula przestaje utrzymywać, no i z hukiem ona, ta kula pęka, także to każdy piorun kulisty kończy w taki sam sposób, także to nie jest piorun kulisty, bo w żaden piorun kulisty byś pogrzebaczem, przede wszystkim pogrzebacz by ci przeleciał przez to, a poza tym sama kula jako plazma też jest w stanie, innej właściwości ma. Ja tak powiedziałem, tak, tej pani Urszuli. Zobaczcie, jaka sympatyczna osoba. Jaka wiarygodna w ogóle. To, wiesz, ja tak połączyłem te dwa wydarzenia. Wiesz, może to jest błąd, może to nie jest błąd, tak? Nie jest błąd, bo to ma podobną naturę, wiesz, i tam to świeciło i tylko, że tu ciapem potraktować, to moim zdaniem to jest jeszcze większa obraza, no. Darek, a tak jeszcze, ponieważ pani Urszula, posłuchaj sobie dzisiaj o 20 tego, posłuchaj sobie. Posłucham, nie? Ja staram się codziennie ciebie słuchać, przynajmniej jak nie jestem w stanie, wiesz, o 20, to później, a jak nie, to w ciągu dnia staram się, wiesz. Wiem, Darku, jesteś kochanym człowiekiem, słuchaj, tak, ja tutaj od razu same tylko dobre rzeczy mogę o tobie mówić, ale Darek. Posłuchaj mnie, takie mam pytanie do ciebie, bracie. Tak. Patrząc, bo z tym pogrzebaczem i kulą już jakby nie ma co, odstawmy tą historię, bo to jest po prostu już... Człowiekowi odbiera mowę ze zdziwienia, tak? Nie wiadomo, jak to komentować, co tu mówić w ogóle, tak? No to jest, postaw się na miejscu kosmitów, jak oni musieli się zdziwić. Jeżeli to była ta sonda obcych, tak, jeżeli to tak było rzeczywiście... Sądzę, że tych szczątek już nie ma, że oni zatroszczyli się o te szczątki. Jest to możliwe, Nie. Tylko, że z drugiej strony, patrz, ten moment, kiedy ona przyjeżdża z mężem i ma cały czas tą myśl wejść na poddasze. Tak, to jest dziwaczne. No, ale babcia jej powiedziała, że coś się tłukło, także wiesz, ta kula... Już nawet nie pamiętam, tak było rzeczywiście, tak powiedziała? Ona zeznała, że wiesz, że babcia tu się skarżyła, że coś jej się tłucze, a ta kula, jak wiesz, stukała o eternit falisty, no to zaniepokoiła, także to może być, że to było jednorazowe, nie, że po prostu oni... Ale jednocześnie ciekawe jest, że ona wspominała, że tam gdzieś widzieli UFO. Wiesz, tutaj też jest to, że to jest blisko Emilcina, tak? To też jest taka... No dokładnie, to jest miejsce, które jest bardzo nawiedzone i często odwiedzane, także to nie jest jakieś tam... Może nie nawiedzone, tylko odwiedzane, dobrze? Trzymajmy się. Odwiedzane. Odwiedzane, to jest bardziej precyzyjne słowo. Wracając do tej historii pani Urszuli, jakbyś to interpretował? Wiesz, że jaką ona ma hipotezę, że to było przesłanie dla całej ludzkości, te 9 kostek. Ja raczej bym się skłaniał ku temu, że oni próbowali zobaczyć, jakie ona ma reakcje emocjonalne, tworząc jej taki hologram w domu, żeby potem miała to bliskie spotkanie z UFO, ale wcześniej chcieli zobaczyć, jak zareaguje na taką dziwną rzecz. No, nie wiem, co myślisz o takiej koncepcji? Co myślę? No, trudno jest cokolwiek, Robert, dywagować, tym bardziej, że to jest, tak jak powiedziałeś, że 9, jedno to jeszcze można... Ale 9, po co 9, czemu 9? Trudno powiedzieć, co to w ogóle mogło być, nie?
Także to... Darku. Może jest tak, jak ty mówisz, że oni jakieś badanie... Że... No tak twierdzę, że to mogło być po prostu badanie, tak, że to jakaś, że oni chcieli, powiem ci tak, że tak sobie to jakoś, bo próbowałem tą, wiesz, tą historię trudno jest jakoś zaklasyfikować, tak, to nie jest, to jest tak dziwaczne, że ja sobie tak pomyślałem, że oni na pewno ją wzięli, czyli było te abduction całe, uprowadzenie, takie tak, wzięcie. Może rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Mogła tak wyglądać, bagie, tak. Nie. Zwłaszcza, że ona nie bardzo, ona nie pamięta, ona w momencie, kiedy tą istotę zobaczyła za oknem, wiesz, urywa się jej w ogóle, nic nie pamięta, nagle się potem już budzi i nie wie, jak to, czy to był sen, czy to było na jawie, pamięta, ale tak szczegóły pamięta, że mówi, że to nie był sen, tak? Natomiast oni moim zdaniem chcieli sprawdzić, jakie będą, wiesz, czy ona nie jest, nie wiem, jak ona zareaguje na to, czy ona, no może chcieli zobaczyć jej Robert, emocje. Ja bym się skłaniał inaczej, że te kostki pełniły rolę, żeby odwrócić uwagę jej od zewnątrz, nie? Że oni po prostu, no ją w pewien sposób musieli się zbliżyć i w jakiś sposób oddziaływać na nią, żeby ją tam, wiesz, wyciąć z tej rzeczywistości, no w pewien sposób obezwładnić. Także ja sądzę, że te kostki mogły po prostu służyć ku temu, żeby ona się patrzyła na te kostki, a nie patrzyła się dookoła. Bo wiesz, że ludzie zapamiętują ostatni moment przed, właśnie jak to się mówi, że film się urywa i pierwszy moment po tym, jak im wraca, że tam na przykład ludzie pamiętają odlatujący obiekt, nie? Tak. Że byli pozostawieni i pamiętają już świadomie to, co już byli naprawieni, jak gdyby, a to, co pomiędzy, to ma być tajemnicą dla nich. Także jedyna szansa, żebym ja bym chciał, żeby ktoś był w Polsce, tak jak też Bud Hopkins, tam przeprowadził hipnozę w sposób profesjonalny, to, co w Stanach Zjednoczonych, to, co on wydobywał z tych ludzi, to sądzę, że z każdego potencjalnie przypadku ktoś, kto widział obiekt, może być podwójne dno. To jest Polska, tutaj ludzie tak do hipnozy nie niechętnie, wiesz, to tak nie, ciężko jest. Ja wiem, bo takim Badem Hopkinsiem jest Marek z Poznania, zna od nas z fundacji, tak? Który wszystkim z marszu proponuje hipnozę, naprawdę, bo ma hipnotyzerów i no ciężko jest, nie ma co w ogóle tutaj dywagować na ten temat. Darku, super, że pogadaliśmy. W ogóle bardzo się stęskniłem za tobą. Mam nadzieję, że się zobaczymy w Emilcinie. Spotkamy się w Emilcinie, koniecznie. Oczywiście. Także fajnie, że wysyłasz te zdjęcia z Emilcina. Tam wysłałeś teraz, tam ile było tych samochodów przy pomniku? Cztery samochody. Nawet. Cztery samochody. Fajne. Także jest pomnik w jakiś sposób centrum kulturalnym tego rejonu. Jest, a będzie tam jeszcze coś więcej, jak wiesz, ale nie mówmy na razie nikomu o tym, oczywiście. Bo jest to top secret, tak? Top secret. Dokładnie. Darku, jak będę jechał do Emilcina, dam ci znać, bo wybieram się tam. Bardzo się cieszę. No, także... Ja wezmę, umówiony jestem z Adamem Wawrzonkiem, także też Adam będzie na pewno chciał jeszcze uczestniczyć w takim spotkaniu i sądzę, że no i koniecznie musi już na ten grup Wolskiego, żeby dojść, trafić. Także no to prawda, to mamy prawda. Mamy kontakt. No teraz już mamy zdjęcia, już wiemy, gdzie to jest. Ale tak jeszcze tylko ci powiem, że z Adamem Wawrzonkiem, tutaj też państwo może wyjaśnijmy, bo nie wiedzą, kto to jest. To jest syn Witolda Wawrzonka, czyli osoby, która pierwsza dowiedziała się o Emilcinie tak naprawdę, nagłośniła, tak? Nagłośniła tak. Przypadek Emilcin. Dzięki której się w ogóle zaczął Emilcin. Tak, dzisiaj rozmawiałem z Adamem Wawrzonkiem. Rozmawiałem, to też niezwykłe. No, świetnie. A wiesz dlaczego? Dlatego, że jego ojciec twierdził, że te pioruny kuliste to nie są pioruny kuliste. On miał takie relacje, że twierdził, że one są brane przez ludzi za pioruny kuliste, ale są to sądy obcych. Taką miał hipotezę. Możliwe, bo tak. Piorun kulisty występuje głównie podczas burzy, także żeby piorun kulisty zaistniał, tam musi być zakrzywienie tego pioruna prawdziwego i dopiero na tym zakrzywieniu powstaje właśnie ta kula plazmy, która jest w stanie chyba nawet do pół godziny trwać. Także o ile ja pamiętam. Na YouTube jest parę filmów. Jest, fajne są te filmy. My też mamy fajne filmy z piorunem kulistym, tak, ale o piorunie kulistym może oddzielnie kiedyś
Tylko zobacz, Darek, że tą historię z tym pogrzebaczem i kulą, to nie sposób, jest jakoś... Człowiek ma ochotę położyć ją w jakimś katalogu, tak? Gdzie to położyć? Do UFO, do pioruny, do... Co to jest w ogóle? Co to w ogóle jakaś... I zobacz, że z tą kostką też jakoś, wiesz, no... Co ja miałem pani Urszuli powiedzieć, że nie mamy podobnych historii, tak? Jedyna historia to są z tą kulą, no bo to jedyne, no bo nic innego mi nie przychodzi do głowy, nic, kompletnie, nie. Ale... Zobacz, Robert, ile jest odwagi w ludziach. Ja, przecież ta kula mogłaby wybuchnąć, mogłaby zabić, czy tam różne, to jest niewiadome, a mimo to ludzie potrafią takie coś w ogóle unieszkodliwić. Darek, tylko wiesz, że ona była prowadzona do tej kuli. No ja cały czas powtarzam, jazda samochodem, ona już wiedziała, że ma wejść na strych. Parkuje samochód, już wie, że ma wejść na strych. Spotyka się, wita się z matką, mówi mamie pierwsze, ja muszę wejść na strych, no. No to co? No ale mama się poskarżyła jej chyba przez telefon o tej, że coś się tłucze. Także ona wiedziała, że tam jest zagadka jakaś. Darek, świat jest dziwniejszy niż można było przypuszczać. Bardzo ciebie pozdrawiam. Życzenia świąteczne już ci przekazuję. Chociaż pewnie się jeszcze dzwonimy przed świętami, co? Bo tak, dokładnie. No, jeszcze w przyszłym tygodniu się dzwonimy. A ty dzisiaj, przyjacielu, o 20 oglądaj tę audycję. Będę słuchał. Ja już teraz, ponieważ ja to wyemituję, tę rozmowę, ja się z państwem żegnam. Bardzo państwu dziękuję. Niech moc będzie z wami, tak? Mogę tak chyba, Darek, no, tak, tradycyjnie powiedzieć. Przyłączasz się do tego wezwania. Włączam się. Tak. No tylko... i oczekujmy nowych jakichś zdarzeń z tym niepoznanym dotychczas. Państwo pamiętajcie po tej dzisiejszej, tej naszej rozmowie i tej rozmowie mojej z panią Urszulą, świat nie jest dziwny. On jest o wiele bardziej dziwny, niż wam się mogło kiedykolwiek wydawać. Trzymaj się, Darku, do zobaczenia. Jest ciekawy. I no cudowny, cześć. I cudowny, tak. Zwłaszcza jak no się to obserwuje z pokładu okrętu Nautilus. No, to jest intrygujący, cudowny świat. Trzymaj się, Darku. Dzięki. Pozdrawiam. Ściskam cię mocno. Trzymaj się. Do zobaczenia też państwu życzę. Do miłego. Na razie.